W sobotę 3 sierpnia na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu odbył się półfinał w biegu na 100 metrów kobiet, w którym startowała nasza reprezentantka Ewa Swoboda. Niestety konkurentki okazały się lepsze i polska biegaczka zajęła dopiero 9 miejsce. Po wszystkim nasza biegaczka nie była w stanie powstrzymać łez, smutny koniec Igrzysk Olimpijskich dla Ewy Swobody. Ewa Swoboda już od dobrych kilku lat jest na ustach wszystkich kibiców lekkoatletyki w Polsce. Urodzona w 1997 roku biegaczka to dziś jedna z największych gwiazd polskiego sportu, a jej kolejnymi sukcesami żyje cała Polska. Jeszcze nie tak dawno wszyscy zachwycali się jej występem w halowych Mistrzostwach Świata w Glasgow, gdzie zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów, czy jej srebrnym medalem na Mistrzostwach Europy w Rzymie, a teraz cała Polska z zapartym tchem śledziła jej poczynania na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Początek igrzysk był dla naszej reprezentantki niezwykle obiecujący. W eliminacjach uzyskała świetny czas 10,99. Rozbudziła tym apetyty kibiców na kolejny medal dla Polski. Niestety w półfinale nie wszystko poszło po jej myśli. Choć Polka w swoim półfinałowym biegu uzyskała czwarty wynik z 11,08, to za sprawą wyników rywalek z pozostałych torów została ostatecznie sklasyfikowana na 9. Miejscu i zabrakło jej tylko 0,01 sekundy, by dostać się do finału, po wszystkim Ewa Swoboda nie kryła smutku z tego, jak potoczyła się cała rywalizacja w półfinale. W rozmowie z dziennikarzem TVP Sport Aleksandrem Dzięciołowskim nie była w stanie powstrzymać łez smutku. Mimo wszystko starała się robić dobrą minę do złej gry, podkreślając, że jest zadowolona z osiągniętego czasu i z faktu, że jej ukochani rodzice na pewno są z niej dumni.